Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy postanowienie druku kończy punkt 4. Wolę właśnie na piśmie punkt 5, bardzo proszę. Dziękuję, zamykam punkt 5, punkt 6, informacje z pracy zarządu. Bardzo proszę, pytał pani Wiesiak, pani przewodniczący. Pani wstępnie, bo na następnej sesji postaram się dokładnie zgłębić. Chciałam powiedzieć, że zgodnie z sugestiami niektórych została rozwiązana grupa wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych. Natomiast rozstrzygnięty został, jak można nazwać, przetarg w Radzie Miasta na udział dzieci niepełnosprawnych. Jedzie po raz pierwszy od 7 lat 10 dzieci, 10 opiekunów, czyli w sumie 20 osób. Jadą do Zembrzyc. Do tej pory, jak gdyby przy tym przetargu, nie ma informacji pełnej, ile jedzie wózków. Kiedy zadam pytanie, ile wózków, bo jak Państwo wiecie, to ma wpływ na transport, bo te dzieci, które jeździły ze mną, to zajmowały przypuśćmy 3 czy 4 miejsca w autokarze. No to Urząd Miasta zrezygnował z transportu i teraz te 10 dzieci, 10 opiekunów 10 sierpnia wyjeżdżają na wakacje do Zembrzyc. Chciałam też powiedzieć, że jak ktoś się tym zagłębia, to jeżeli chodzi o wakacje dla dzieci z upośledzeniami, bo to były jak gdyby grupa wsparcia, ja wytłumaczę się z całej tej złej działalności w następnej sesji. Natomiast tu tylko chciałam zaznaczyć, że dzieci z upośledzeniami mają różne inne choroby i każdy lekarz to powie, że jedynym wyjściem jest naprawdę wyjazd na morze. Także jeżeli Państwo macie jakieś pytania, oprócz tego chciałam powiedzieć, że przez cały ten okres spotykałam się z rodzicami. Powiem tak, że ci, co mnie zaatakowali, uważam, że odnieśli bardzo duży sukces, bo od chyba 12 lat, jak to prowadzę, nie załamałam się tak jak tą całą sytuacją, także w imieniu tych dzieci grupy wsparcia. I uważam, że te osoby, które stwierdziły, że ja to źle robię, na pewno nie jestem profesjonalistką, powinny obecnie przejąć tą grupę, bo taka potrzeba jest całego Krakowa, a Urząd Miasta tylko czekał na to, żeby wyszła taka sytuacja jak w tej chwili. To wie pan radny miasta, pan Poręski, że nigdy nie byli nam przychylni do tych wakacji, bo raczej takie sprawy w Polsce zamiata się pod dywan i uważa się, że takiej potrzeby nie ma. Mówimy to o wybiegu dla psów. Chciałabym powiedzieć, że chciałabym jeden plac zabaw na terenie całego Krakowa, który by był dla dzieci niepełnosprawnych. Obecnie pan Tusk ogłosił, że o 200 zł dodaje rodzicom do zasiłku rodzinnego. I proszę Państwa, w grupie wsparcia już 12 osób orzecznictwo niepełnosprawności daje orzeczenie o niepełnosprawności dziecku bez opieki, czyli matka przestaje mieć zasiłek rodzinny. O sprawach niepełnosprawności, jak pan Poręski wie i reszta, którzy nie znają, robiłam interpelację w mieście. Nikt tak naprawdę tą sprawą się nie zajął. I powiem tak, jest mi bardzo przykro, robię w piątek, jeżeli ktoś ma ochotę, bo mówiono tu też, że robiłam to nieoficjalnie, zawsze w ostatnie piątki miesiąca robiłam spotkania. Może by ktoś przyszedł, popatrzył tym dzieciom w oczy, które nie wychodzą na place zabaw, nie jeżdżą nawet prawie po tych chodnikach i powiedzieć im, wy już nie idziecie na wakacje, ponieważ Jastrzębska na was robiła interesy. To są wspaniałe dzieci, to jest młodzież i mają prawo do takiego samego życia jak my. Proszę Państwa, to są dzieci, które mają po 50-40 i co z tego regulaminu, na którym siedział Urząd Miasta, przychodziły tu stowarzyszenia? Jaki wyszedł regulamin? Kto jedzie na wakacje? 5 rodziców, którzy jeździli ze mną, są wytypowani. Tylko powiem tak, to trzeba było 3 miesiące załatwiać, bo jakbym kogokolwiek mam dzieci z porażeniem mózgowym, które całą noc piszczą lub krzyczą. Trzeba było dobierać pokoje, żeby między sobą ktoś mógł inny spać. Nie będę Państwa zanudzać. Wiem, że nikt nie lubi tego tematu. Ale mam prośbę. Jeżeli się kogoś załatwia politycznie, nigdy nie byłam, zawsze byłam społecznikiem, jak mnie ktoś długo zna. Urząd Miasta nigdy nie był przychylny, chociaż piszą po internecie, że jestem majstrowczyzna. To ile mnie kosztowało załatwianie tych wakacji przez cały okres.
Na początku robiło to Prawo i Sprawiedliwość. I nikt nie miał przeciw temu nic, kiedy pan Wasserman plus PiS, pan Bosar, pan Starzyk z PiSu swoje własne pieniądze dawali i dzieci jechały na rehabilitację do Anglii. Nikt się nie pytał, kto na tym zarabia i ile rodzice zarabiają. Proszę Państwa, co się w Polsce zmieniło? I chciałam tylko jedno powiedzieć. Jeżeli ktoś ma odwagę, owszem, rodzice przyjdą podziękować za 7 lat naprawdę pięknych wakacji. A jak ktoś ma odwagę, to proszę przyjść w piątek, powiem im wszystkim, że tych wakacji nie będzie. Chciałabym też jednoznaczną odpowiedź, bo są znowu środki na następny rok. Czy Państwo pozwolicie, żeby ostatni rok ktoś jeszcze raz zorganizował prawdziwe wakacje dla ludzi, którzy są tacy sami jak my? Mają prawo do miłości, do dyskotek, do grillów, do wszystkiego, a mieli to tylko raz w roku. Chciałabym konkretnie, może do mojej skrzynki, wpiszcie, czy jeszcze raz będziecie przeciw temu, żeby po prostu na drugi rok nie jechało 20 dzieci, tylko tak jak w tamtym roku 86. Bo te matki mają jeszcze zdrowe dzieci. To są drogie w czasy. Jeżeli im nie dopłacimy zdrowych dzieci, nie mogą wziąć, nie jadą z tymi dziećmi. Pan Donsal się mnie pytał, byłam u pani Okońskiej, jak to się stało, że przetarg był, a zgłosiło się tylko 16 rodzin. Wiecie Państwo dlaczego? Bo ja w grupie wsparcia jeszcze mam 12 rodzin, które się nie odważyły z tymi dziećmi jeździć. Bo ja ich musiałam po prostu przekonywać do tego, żeby jechać. Bo im jest lepiej z dzieckiem z porażeniem mózgowym być w domu, nie wychodzić, bo mają wszystko na miejscu, łóżko, podnośnik, wszystko, a tam trzeba jechać. I jeden drugiemu musi pomóc. Proszę Państwa, widzę tutaj karteczki z przedszkola. Życzą nam przyjemnych wakacji. Powiem, dla mnie te wakacje, nie osobiście, bo jeżeli ktoś podejrzewa, ja tylko byłam dwa razy, żeby po prostu to dobrze zorganizować. Ja mam rodzinę nad morzem, nie muszę nigdzie jeździć. Ale powiem, że tak ciężko przez 12 lat mi nie było. I to nie jest polityka. Ja nawet nie wiem, co to jest. Bo te panie ze stowarzyszenia jadą na wakacje, jak rokrocznie miesiąc. A moja grupa nie jedzie. Tylko, że będą siedzieć w domu i patrzeć na słoneczko przez okno. Ja dziękuję, przepraszam, że na tyle czasu zabrałam, ale naprawdę bolało mnie to przez kilka miesięcy. Jeżeli Państwo macie dalej uwagi, bo ja na drugiej sesji będę wychodziła z uchwałą i w dalszym ciągu będę organizować na drugi rok czas. Jeżeli Państwo macie coś przeciw, to bardzo proszę, bez tłumu, bez niczego, wstać w tej chwili i powiedzieć nie, to się pani nie uda, wakacji już nie będzie. Ale to teraz powiedzieć przy wszystkim. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Proszę pytanie. Proszę Państwa, nie w tym momencie, jesteśmy na oświadczeniach w komunikatach zarządu. Później dopuścimy regulaminu do dyskusji, a tak, jeżeli będzie taka potrzeba, pan Mariusz. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, międzysesyjnie po pierwsze byliśmy obecni na 25-leciu księdza proboszcza pani Chleba z Górki Kościelnickiej. Wystosowaliśmy do niego list interpelacyjny z tej okazji i również teraz składamy wszelkie możliwości na kolejne 25 lat dla państwa. Byliśmy, proszę państwa, obecni na festynach, jakby również na zakończeniach roku przedszkola 99, 102, 104, 105 i tutaj uczestniczyliśmy w tych spotkaniach i z rodzicami, i z dziećmi. Proszę Państwa, uczestniczyliśmy w dniach magistratu poprzez prezentację dokonań związanych z graffiti, które są na terenie naszej dzielnicy. Prezentowaliśmy to jako ten dobry element zagospodarowania murów, które mogą być nadmalowane, jak i również pokazywaliśmy złe elementy dotyczące pisania i niszczenia elewacji budynków. I tutaj, proszę Państwa, podczas tych dni Nowej Hutki, dni magistratu, promowaliśmy także, proszę Państwa, dłużniki miejskie, które odbędą się 25 sierpnia 2013 roku w osiedlu Wolica, na której już Państwa teraz serdecznie zapraszam i proszę o włączanie się w przygotowanie tychże dożynek, które
wszelki możliwy sposób, jaki Państwo będziecie mogli to zrobić i nam pomóc. Uczestniczyliśmy, proszę Państwa, w 20. ekologicznym spotkaniu w Szkole Zespół Szkół Integracyjnych nr 5, czyli Szkoła 105 z Gimnazjum 49. Uczestniczyliśmy, proszę Państwa, również w imieniu przedszkolaków w Przedszkolu na Osiedlu Zielonym. Uczestniczyliśmy w 20-leciu firmy Bosman. Uczestniczyliśmy, proszę Państwa, także w festynie, który odbył się w okresie 30-lecia Pałacu Mieszkalnych w domach. Proszę Państwa, byliśmy także obecni na festynie w szkole Gimnazjum nr 45, które to gimnazjum wraz z liceum nr 16 od września będzie tego zespół szkół ogólnokształcących nr 19. Nowym dyrektorem w konkursie tego zespół szkół ogólnokształcącym będzie pani Małgorzata Kozak-Zasadna. Proszę Państwa, byliśmy także obecni na festynie w szkole 37 u pana świętej pamięci Andrzeja Janika, dyrektora tejże szkoły. Uczestniczyliśmy także w 50-leciu oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. To było właśnie do tej. Ja, proszę Państwa, w nawiązaniu do słów pani Krystyny, rzeczywiście no nie ma niestety dzisiaj Państwa radnych, tych, którzy usilnie działali na niekorzyść grupy wsparcia, ale apeluję, żeby jednak podnieśli przyłbice i powiedzieli, czy będą, czy też nie będą dalej przeszkadzać w zakresie wyjazdu dzieci niepełnosprawnych, przede wszystkim wózkowiczy, bo to jest ten element taki, który jest najbardziej, proszę Państwa, bolący. Jestem ciekawy, jakie będzie stanowisko. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 6. Otwieram punkt 7. Oświadczenia i komunikaty. Państwo pozwolicie.